No to pora jechać w pole, nakręcić jakiś film. A najpierw jakąś muzyczkę by trzeba było zrobić. Jakiś szybki riff, pomyślimy coś. Jesteśmy na polu, gdzie pszenica już została zasiana. I tutaj już możemy zacząć zwalczać chwasty zabiegami jesiennymi, ale tylko i wyłącznie tutaj możemy zastosować preparaty, które będą działały doglebowo, czyli tutaj paleta zwalczanych chwastów jest bardzo ograniczona. Jak najbardziej zwalczamy miotłę zbożową, ale tylko niektóre dwuliścienne. Przechodząc dalej na drugie pole, widzimy, że tu już jest sytuacja kompletnie inna. Ponieważ pszenica jest w fazie dwóch liści i przede wszystkim mamy tu już intensywne wschody chwastów dwuliściennych. Właśnie w tym momencie już możemy zacząć kompleksowo zwalczać chwasty, czyli te jednoliścienne, które zwalczamy preparatami doglebowymi, ale możemy dołożyć już do tych zabiegów herbicydy działające nalistnie i zwalczać chwasty dwuliścienne. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o dwóch substancjach aktywnych, które właśnie działają nalistnie, głównie nalistnie i możemy je stosować jesienią do zwalczania bardzo szerokiej palety chwastów dwuliściennych. Tutaj chwasty dwuliścienne są już na wierzchu, aczkolwiek faza pszenicy, tak jak mówiłem, dwa liście, tu jeszcze można byłoby się wstrzymać, mniej więcej 3-4 liście to jest taka optymalna faza. I rzeczywiście w tym momencie możemy się spodziewać jeszcze wschodów kolejnych chwastów. A wiadomo, preparaty te na dwuliścienne zazwyczaj są o działaniu nalistnym, czyli chwasty są, je wtedy zwalczamy. Oczywiście one są w fazach siewek, więc po prostu to zwalczanie jest ich dosyć proste, oczywiście pod warunkiem doboru odpowiednich substancji aktywnych. To, co widzę na tym polu na dzień dzisiejszy, to oczywiście samosiewy rzepaku. To jest zachwaszczenie bodziszkiem, jest go tutaj dosyć dużo. Oprócz tego chwasty rumianowate oraz tobołki polne, to w tej chwili rzuca się tak przede wszystkim w oczy. Jednocześnie fiołki też tutaj na tym polu można spotkać. I właśnie pod kątem tych chwastów należałoby dobrać substancje aktywne do zwalczania właśnie chwastów dwuliściennych. Pierwsza substancja, o której chciałbym powiedzieć, to jest florasulam. Florasulam zawarty w herbicydzie Racel doskonale zwalcza w zasadzie większość chwastów dwuliściennych i właśnie florasulam możemy zastosować już jesienią. Jest to substancja do zwalczania chabrów, maków, rumianowatych właśnie, które tutaj mamy, czy też samosiewów rzepaku i wielu, wielu innych. Druga substancja to jest metsulfuron metylu. Metsulfuron metylu również zwalcza bardzo szerokie spektrum chwastów, ale tutaj przede wszystkim chciałbym go polecić na bodziszka drobnego. Tak samo właśnie tutaj na tym polu widzimy, że ten bodziszek występuje. Więc cóż, dokładamy florasulam lub metsulfuron metylu do zabiegu lub też możemy połączyć obie te substancje, chociażby na takim poletku jak to, gdzie mamy i rumianowate i mamy bodziszka. Czemu nie zrobić tego razem? Więc możemy florasulam i metsulfuron połączyć z substancją, która zwalcza miotłę zbożową, czyli tutaj taki idealny zabieg właśnie na to pole, to połączenie flufenacetu do zwalczania miotły, czyli tutaj mówimy o herbicydzie Cevino, florasulamu, czyli herbicyd Racel i metsulfuron metylu, czyli herbicyd Galmet, czyli Racel, Cevino, Galmet, zestaw od Invigo RCG. Oczywiście te substancje możemy też kombinować w inny sposób, chociażby też dodając do takich zabiegów diflufenikan. Diflufenikan, który działa doglebowo, ale wiemy, diflufenikan przede wszystkim używamy do zwalczania fiołków, czy w tych wyższych dawkach możemy też wspomóc
zwalczanie miotły zbożowej, czy chociażby przytuli, czy przetaczników. Także cztery herbicydy, cztery możliwości różnego mieszania. Naprawdę opcji jest kilka, a zwalczamy chwasty kompleksowo i mamy problem z głowy już jesienią.